Witam Was serdecznie, kochani moi. Miło mi, że jesteście razem ze mną. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek i wytrwaliście do końca o moim pierwszym porodzie, jak to wszystko wyglądało, jeżeli zaczęliśmy już takie tematy porodowe, typowo kobiece, tak też stwierdziłam, że tego odcinka nie może zabraknąć i muszę Wam o tym opowiedzieć, ponieważ jest to wielka pomoc dla przyszłych mam, dla przyszłych rodzących. Czuję taką potrzebę podzielenia się z Wami moim doświadczeniem. Mam teraz chwilę, żeby nagrać odcinek w miarę spokojnie, ponieważ jedna dzidzia śpi, druga jest u dziadków, tatuś też śpi, odpoczywa, więc mam ten czas i chcę go teraz dla Was wykorzystać. Jeżeli oglądają mnie teraz osoby lub słuchają, które są dość wrażliwe, polecam Ci odpuścić sobie ten odcinek, tak samo jak odcinek o porodzie, tak jak mówiłam na początku, ponieważ będę tutaj używać słów dość konkretnych. Nie mogę inaczej, żeby przekazać Wam informacje, jakie mam do powiedzenia. Więc bardzo mi przykro, jeżeli jesteś osobą wrażliwą, jeżeli jesteś mężczyzną przede wszystkim, zastanów się, czy chcesz oglądać ten odcinek. No to zaczynamy! Jeżeli oglądaliście historię mojego pierwszego porodu, drugi jeszcze przede mną, do nagrania, chciałam się odnieść do niego, ponieważ wiecie, że ja byłam całą sobą nastawiona na poród naturalny i byłam pewna siebie i właśnie, wiele kobiet zastanawiało się pewnie, dlaczego ja tak uparcie dążyłam do tego porodu naturalnego, dlaczego ja tak strasznie się broniłam przed tą cesarką, skoro większość kobiet stara się załatwić sobie tą cesarkę, nie męczyć się naturalnie, ponieważ jest dużo obaw, dużo strachu w tym kierunku przed porodem naturalnym. No i właśnie, i chciałam Wam zdradzić moją tajemnicę, mój sekret. Miałam taką wysoką pewność siebie, jeżeli chodzi o poród naturalny, właśnie dzięki takiemu wyrobie medycznemu, który teraz Wam przedstawię. Jest to Anibal, balonik Anibal, wyrób jak najbardziej medyczny, polecany przez doświadczonych, mądrych lekarzy, położne, przez fizjoterapeutów nawet. Jest to świetny produkt, który polecam wszystkim kobietom, wszystkim mamom, które przygotowują się do porodu i chcą rodzić naturalnie, są świadome siebie, swojego ciała. Jest wiele opinii w internecie, wiele mam się wypowiada na jego temat, które przeżyły poród naturalny dzięki ćwiczeniom z nim płynnie, bez żadnych nacięć, bez żadnych problemów. I wielu kobietom on pomógł, dlatego jeżeli jesteś przed tym terminem, to z całego serca polecam Ci go zakupić. Taki balonik Anibal kosztuje teraz obecnie około 233 zł w internecie, z tego co widziałam. Chcę Wam opowiedzieć, co się znajduje w takiej paczuszce Anibala. Otóż tak, otwieramy go. Ja może Wam pokażę go z bliska. Kartonik jest dosyć malutki, poręczny, wygodny. Otwieramy go w taki sposób. Tak. I w środku mamy śliczny pokrowiec materiałowy. Dodatkowo do naszego kompletu mamy dołączoną miarkę, która u mnie jest dosyć teraz w tym momencie troszeczkę pognieciona, ale to nie jest istotne. Załączony jest śliczny, srebrny ołóweczek. Tak zwany notes, karteczka do zapisów, do pomiarów Waszych ćwiczeń. Mój jest dokładnie uzupełniony. Jak widzicie, ja zaczęłam swoje ćwiczenia w 34. tygodniu ciąży i prowadziłam je już do samego dnia porodu. W pakiecie macie załączoną instrukcję, jak to wszystko wygląda. Ćwiczenia z Anibalem przed porodem, przeciwwskazania, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, przy nietrzymaniu moczu i to są dodatkowe, słuchajcie, ćwiczenia dla kobiet, jeżeli mają problemy właśnie z tym. Podstawowa pozycja relaksacyjna. No, jest dokładna instrukcja i mamy sobie taki kartonik. A teraz przejdźmy do samego naszego Anibala. Tak, otwieramy go. Jest to jak najbardziej, tak jak powiedziałam, wyrób medyczny. Słuchajcie, tutaj takie
zżółknienia, co się pojawiły, są jak najbardziej naturalne. Maroni był cały czas w zamknięciu, nie wiem od czego to tak zżółkło. W każdym razie, tutaj mamy pompeczkę, regulator do pompeczki i to jest sam nasz piękny balonik Anibal. Zaraz Wam to opiszę dokładnie, jak to działa. Zanim Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda, jak to działa, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli już zakupicie sobie taki balonik, należy również zadbać o zakup żelu do niego, ponieważ używa się go z takim lubrykantem specjalnym, medycznym. Tak to wygląda, słuchajcie. 100 ml kosztuje około 20 zł przez internet. Jest to żel wyprodukowany na bazie wody, nie ma żadnych substancji zapachowych, nie ma żadnych olejków, żadnych barwników, więc jest jak najbardziej naturalny i bez niego ani rusz, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ćwiczenia z Anibalem, więc musicie go sobie zakupić. Jedno opakowanie starczy Wam spokojnie i dodatkowo do tego żelu zakupujemy również prezerwatywy, które nazywają się OnClinic, napiszę Wam tutaj nazwę, jak się to pisze. Widziałam, że na Amazonie można zakupić paczkę 100 sztuk takich prezerwatyw w cenie 105 zł. Tak wyglądają i nazywają się również prezerwatywami suchymi. One są również bez żadnych lubrykantów. Myślę, że paczka spokojnie Wam wystarczy 40 sztuk, 50, niekoniecznie 100. To są te dwie rzeczy, które musicie dokupić do swojego Anibala. Mamy nasz Anibal. Ćwiczenia wykonujemy zazwyczaj, jak jesteśmy same, w ciszy i spokoju, kiedy nigdy nam nie przeszkadza żadne inne dziecko i najlepiej nasz partner, żeby też tam nie przeszkadzał w tym czasie. Otwieramy taką prezerwatywę. Otwieramy taką prezerwatywę. Ona jest totalnie sucha, jak widzicie. Nie ma w sobie żadnego nawilżacza. Nakładamy ją na naszego suchego balonika, który jeszcze nie został napompowany. Zostawiamy troszeczkę luzu, żeby można było go napompować. Tak przygotowany balonik nawilżamy naszym żelem. Możemy żelem posmarować się również w naszych miejscach intymnych, żeby był większy komfort przy ćwiczeniach. Znajdujemy najkorzystniejszą dla nas pozycję do ćwiczeń. Ja na początku robiłam to na leżąco, później można próbować na stojąco, w kuckach, na boku leżąc. No wszystko zależy od Waszego indywidualnego układu. Więc umieszczamy balonik na spokojnie, w jakiejś pozycji dla nas najwygodniejszej, w pochwie. Balonik jest jak najbardziej bezpieczny i kiedy już zostanie tam umieszczony, będzie wystawać w zasadzie ta końcóweczka tylko nam. Wtedy na spokojnie, powolutku, kilka razy pompujemy. Pompujemy go do momentu, kiedy poczujemy dyskomfort, także no chyba dalej już za bardzo mnie zaczyna boleć, uwierać, jest mi już ciężko wytrzymać. I zostajemy w takiej pozycji z tym balonikiem, oswajamy się z nim. Możemy w tym momencie też zmieniać pozycję, zobaczyć, w której pozycji tak jakby czujemy najmniejszy dyskomfort z nim, ponieważ jest ta pozycja nam potrzebna, będzie nam później potrzebna do porodu i bardziej poznajemy nasze ciało w trakcie. Po kilku minutach, dwóch, trzech, spuszczamy powietrze z balonika, tutaj tym oto pokrętłem. Balonik jest już luźny, pusty i na spokojnie go wyciągamy. Na początku ćwiczenia wyglądają w taki sposób, nie mamy z tym żadnego problemu. Natomiast kiedy dojdziemy już do tego, że balonik jest już troszeczkę większy, jesteśmy coraz bliżej porodu i uda nam się dojść, wiecie, ja cały czas pompuję, zobaczcie. Ten balonik cały czas zwiększa swoją objętość, prawda? I dojdziemy tak to mniej więcej do wielkości główki noworodka. Jak nam się uda wytrzymać, załóżmy te 30 cm, dobrze by było. Wiem, jak to wygląda, ale tak, do takich wielkości, a nawet większych, nasza pochwa, szyjka macicy się otwiera przy porodzie. Dlatego ćwicząc przed porodem, zapewniamy sobie ten komfort, że przystosowujemy nasze ciało do tego wydarzenia wielkiego i kiedy jesteśmy już w jakiejś pozycji dla nas najwygodniejszej z umieszczonym balonikiem takiej wielkości mniej więcej, to też podchodzimy do ćwiczeń wydalania tego balonika, bo słuchajcie, to nie jest problem, żeby pociągnąć za sznurek i go sobie wyciągnąć. Chodzi o to, żeby nauczyć się oddychać z tym balonikiem,
przy odpowiednim oddychaniu, żeby on sam nam się wyślizgnął, żeby sam wyszedł. I autentycznie tak jest. No nie zdawałam sobie sprawy, że oddech tak bardzo wpływa na ruchy tam i na rozluźnianie się naszej pochwy, ale to tak działa, autentycznie dziewczyny. To jest prawda, że oddychanie to jest bardzo ważna czynność podczas porodu naturalnego i ćwiczenia z takim balonikiem pozwalają nam nauczyć się oddychać odpowiednio. Przy odpowiednim oddychaniu ten balonik sam nam wychodzi naturalnie. To są świetne pomocy ćwiczenia przed porodem, które zwiększają naszą pewność siebie. My wiemy, w jakiej pozycji chcemy rodzić, w jakiej pozycji najłatwiej nam się pozbyć tego balonika, w jaki sposób mamy oddychać. Same wszystkiego naturalnie się uczymy. Ćwiczenia z tym balonikiem są niezastąpione, są fantastyczne. No i spuszczamy powietrze. Ćwiczenia trwają no tak do 5 minut może, więc króciutko. Zdejmujemy wszystko z żelu, my również. Zdejmujemy spokojnie prezerwatywę, wyrzucamy ją. Balonik można oczyścić jeszcze. Tam jest napisane w instrukcji, to już musicie sobie przeczytać, jak to dokładnie wyglądało, bo już zapomniałam. W każdym razie po ćwiczeniach, więc musimy mieć na pewno prezerwatywę przy każdym ćwiczeniu, jak i żel. Jeszcze taka informacja. Codziennie po każdych ćwiczeniach bierzecie tą oto metróweczkę, która jest załączona do opakowania. Moja jest, ona jest papierowa, więc ona się strasznie wygina. Jest. I mierzycie w tej najszerszej części, no tak tutaj wychodzi, 23,7. Zapisujecie to po każdych ćwiczeniach, dzień i obwód balonika, jaki udał się Wam osiągnąć. Z jakim obwodem kończycie dzisiejsze ćwiczenia? Do jakiego doszliście? To jest bardzo ważne, żeby mierzyć swoje osiągnięcia, ponieważ jak mierzycie je, mierzycie obwód po każdych ćwiczeniach i widzicie każdym dniem, że ten obwód się zwiększa, to też daje Wam tą motywację, że jutro, że za tydzień będzie jeszcze większy. Ja słuchajcie, miałam tak, że na początku z dnia na dzień, pierwszy dzień, to miałam różnicę tylko 0,5 centymetra, więc byłam troszeczkę przerażona tym wszystkim, że jak to, ja tylko 0,5 centymetra różnicy między pierwszym a drugim dniem, ale później miałam tak, że z każdym kolejnym dniem obwód balonika zwiększał mi się o centymetr, więc to jest bardzo dużo moim zdaniem. No i wiadomo, te wielkości są różne i czasami się zwiększał właśnie o centymetr albo o 0,5 centymetra. Każda wielkość, która idzie do góry i jest Waszym zwycięstwem. Też nie martwcie się, nie przejmujcie, kiedy na przykład 2-3 dni pod rząd kończycie z takim samym obwodem, nic się nie zmienia, nic się nie zwiększa, ponieważ to oznacza, że też Wasza pochwa przyzwyczaja się do tej wielkości i na przykład już 4. dnia czy 5. ten obwód się dalej zwiększa. Więc zaufajcie procesowi, zaufajcie temu. Nie poddawajcie się i bądźcie konsekwentni przede wszystkim, ok? Ja też tak miałam, że miałam kilka dni taką samą wartość. 24 do nawet 27. Miałam cały czas 28 cm niezmiennie i szło dalej i doszło do 32. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ćwiczenia z balonikiem dobrze jest zacząć tak miesiąc przed porodem. I słuchajcie, nie musicie się w żaden sposób obawiać, że ten balonik przyspieszy Wasz poród, czy w jakiś sposób wpłynie na Wasze dziecko. No nie ma takiej opcji, ponieważ ten balonik sięga takich okolic jak penis podczas stosunku. Chyba już te bajki wyszły nam z głów. Jakieś historie, że mężczyzna podczas stosunku może dotknąć członkiem główki dziecka. No przecież wiadomo, to są tylko dowcipy, to są tylko bajki. To jest nieprawda. Zanim się dostałoby do główki dziecka, to jeszcze mamy szyjkę macicy, która się rozwiera podczas porodu. To wszystko jest proces. To nie jest takie łatwe. To tak nie wygląda, więc dziewczyny, nie bójcie się tego, że balonik wywoła Wam poród, czy że dotknie Wam dziecka. No nie. To są bujdy, to są mity, to są bajki, to są brednie. To jest po prostu zwykłe rozszerzanie pochwy, rozciąganie jej. I też nie bójcie się, że jak rozciągniecie ją do jakiejś tam wielkości, wiadomo, wielkości główki dziecka, bo większa wielkość nie jest nam potrzebna, to też ta pochwa spokojnie wraca później do swoich rozmiarów, więc to też Wam nie zostanie tak do końca. Więc o to się nie martwcie. Zaufajcie swojemu ciału. Pracujcie z nim.
ono Wam pomoże podczas porodu. Niech będzie Waszym przyjacielem w trakcie tego wydarzenia, żebyście wiedziały, jak z nim pracować, jak się ułożyć, jak oddychać. To jest bardzo ważne. Bardzo. Słuchajcie, ja zaczęłam od 34 tygodnia ciąży. Ćwiczyłam praktycznie codziennie. Zdarzały się czasami jakieś przerwy, wiadomo, różnie to w życiu bywa. No i zapisywałam sobie czas moich ćwiczeń. Tutaj jest napisane, że 15-20 minut to taki u mnie standard był. Codziennie to jest ważne. Systematyczność, ponieważ rozciągając tą pochwę, musimy to robić codziennie, żeby to się robiło stopniowo i naturalnie. Jak na początku miałam obwód balonika o wielkości 16 cm, jak zaczynałam, do wielkości 32 cm. Doszłam do takiego obwodu bez żadnych krwawień, na spokojnie, a główka noworodka ma obwód od 32 tak do 36 cm. Anastazja miała 35 cm obwodu w główce, jak się narodziła. Więc jeżeli rodziłabym naturalnie, jeżeli daliby mi taką możliwość, to ja spokojnie bym sobie z tym dzieckiem poradziła. Ale już nie chcę tutaj wchodzić w moje żale i wyrzuty jakieś. Po prostu tak się stało, a nie inaczej. Jeżeli macie taką możliwość, ćwiczcie. Kiedy dojdzie do tego porodu, będziecie bardziej spokojne, opanowane. Co przede wszystkim gwarantuje nam ten balonik? Zmniejsza ryzyko urazów i zwiększa płynność podczas akcji porodowej. A przede wszystkim zmniejsza tą częstość nacięć, krocza i pęknięć podczas porodu. Wiecie, jakie pęknięcia podczas porodu są straszne? Ja rozmawiałam z kobietami, które to przeszły. Pęknięcie podczas porodu jest bardzo bolesne. Nacięcie krocza czasami jest też okropnie bolesne. Czasami kobiety prawie tego nie czują, bo to zależy od miejsca, gdzie dokładnie zostały nacięte, jak głęboko zostały nacięte, bo czasami lekarze położą, też przesadzają. Robią nam krzywdę w tym momencie. My chcemy tego uniknąć. Jak tutaj pisze, balonik Anibal jest wyrobem medycznym do treningu świadomego oddychania i rozluźniania dna miednicy. To jest najważniejsze podczas porodu. A słuchajcie, co jest przerażające, że podczas porodów naturalnych dochodzi do 57% rutynowych nacięć krocza. Czy to nie jest chore? Dlaczego oni to robią? Dlaczego oni nam to robią? Czemu te nacięcia? Ja rozumiem, one mają pomóc rodzącej. One mają przyspieszyć poród przede wszystkim, tak? Bo oni się tak strasznie śpieszą. Oni nie dają nam czasu na rozwinięcie się naszych skurczy podczas porodu. To jest straszne, co oni robią. Jak oni zabijają naszą pewność siebie podczas porodu. Jak zabijają te naturalne procesy. Przechodzą do ingerencji medycznej podczas naturalnego procesu, to jest straszne, co oni robią, okropne. Okej, rozumiem, że są przypadki, gdzie ratują życie, gdzie cesarskie cięcie jest konieczne, ale teraz w tym momencie dochodzi do nadużyć tego, nadużywają tego. Ja się robię aż zła, kiedy o tym myślę. Serdecznie Wam polecam kupno Anibala, ćwiczeń i walki o swoje kobiety, walczcie o swoje ciała, walczcie o swoje prawa i jeżeli możecie, to rodźcie naturalnie, jeżeli macie taką możliwość. Próbujcie, a ile kobiet mówi, jaką ma siłę po tym, po porodzie naturalnym, jaka rośnie świadomość tej kobiety, że ona może góry przenosić po tym porodzie, jaką ona po prostu pewność siebie, że ona urodziła człowieka własnymi siłami, to jest niewiarygodne, to jest nieporównywalne z żadną inną siłą. To jest niesamowite. I walczcie o to, jeżeli możecie. Jeszcze chciałam Wam nadmienić coś na temat tych ćwiczeń. Czasami może dojść do tak zwanych plamień, do delikatnego, nie to, że krwawienia, jak podczas miesiączki, nie, ale do delikatnego plamienia, bo to wiadomo, czasami jakieś naczynko się tam przerwie i dojdzie do lekkich plamień. Żebyście nie wpadały w panikę, to jest jak najbardziej normalne. Możecie sobie zrobić przerwę, jeżeli potrzebujecie, żeby znowu wrócić do tych ćwiczeń. Ja miałam takich plamień dość sporo, tutaj sobie zapisałam. Zobaczcie. Literka P przy każdym dniu to znaczy, że miałam plamienie.
To jest jak najbardziej naturalne. Zaufajmy procesowi, zaufajmy ćwiczeniom i nie martwmy się, bo wiemy, do czego dążymy i niech strach nas nie zatrzymuje. Zadawaliście mi takie pytania co do tego balonika, jeżeli chodzi o stosunek. Wiadomo, dużo lekarzy też zaleca częstsze stosunki blisko tego porodu, żeby naturalnie szyjka macicy się powoli zmiękczała, żeby to wszystko się tak obkurczało, żeby szybciej dochodziło do tych skurczy. A to dlatego, że w spermie znajdują się substancje, które mają wpływ na rozluźnienie naszych miejsc, tamtych miejsc i szybciej może dojść właśnie do tych skurczy. A to nie przez sam stosunek, ale przez spermę. Nie bójcie się ćwiczeń z balonikiem, nie doprowadzi to do żadnej akcji porodowej. Ja tak miałam, że ćwiczyłam z nim codziennie rano koło 9, po 15-20 minut. W żaden sposób te ćwiczenia nie blokują Was, nie uniemożliwiają Wam stosunku z Waszym partnerem. To się nawzajem nie wyklucza, więc nie musicie się o to martwić. Możecie tak samo spokojnie uprawiać seks, jak i przygotowywać się do porodu. Ważne, żebyście mieli jakiś odstęp czasu od tych dwóch czynności, żeby czuć większy komfort, bo nie wszystko naraz. Nie bójcie się jednego ani drugiego. Życzę Wam powodzenia, jeżeli jesteście przed. Trzymam za Was kciuki. Wiadomo, zapoznajcie się dokładnie z instrukcją, z przeciwwskazaniami. Trzeba to wszystko przeczytać, zanim się go zakupi, bo wiadomo, każda sytuacja jest inna. My jesteśmy inne. Każda z nas ma jakieś inne dodatkowe może choroby czy problemy, które musi brać pod uwagę. Ogólnie ćwiczenia z tym balonikiem zwiększają Waszą świadomość, jak to wszystko będzie wyglądało w trakcie tego dnia, tego wydarzenia wielkiego. Możecie sobie bardziej wyobrazić przebieg Waszego porodu. To daje niesamowitą siłę. Chciałam ten filmik nagrać w miarę zwięźle, krótko na temat, ale wyszło jak zawsze, bo ja się zawsze tutaj naopowiadam. Jeszcze muszę dodatkowo zawrzeć te wszystkie moje emocje z tym związane. To jest nieuniknione. Wyszło jak zawsze. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, piszcie prywatnie albo w komentarzach. Odpiszę Wam na pewno, jeżeli znam na nie odpowiedź. Mam nadzieję, że zwiększyłam Waszą świadomość i żegnam się ze wszystkimi moimi widzami, nawet jeżeli nie jesteś kobietą przed porodem, a mnie wysłuchałaś do końca, czy wysłuchałeś, to bardzo mi miło. Jeżeli filmik Wam się podobał, był dla Was przydatny, zasubskrybujcie mój kanał. Ja staram się mówić jak najbardziej konkretne rzeczy, nagrywać informacje dla Was przydatne, które mi się przydały, o moich doświadczeniach. Zasubskrybujcie mój kanał, polubcie mój filmik, będę wiedziała, że jestem potrzebna. Dziękuję Wam, że mnie wysłuchaliście. Trzymajcie się cieplutko.